Odcinku Zdrowej Rozmowy. Dzień dobry, mówi Kasia Staszek. Dziś rozmowa z cyklu Moja Medyczna Historia, w którym ekspertki i eksperci od zdrowia opowiadają o własnych kryzysach zdrowotnych, dzielą się doświadczeniami z gabinetów, mówią o swojej pracy. Jest ze mną Katarzyna Woźniak, lekarka, znana w internecie jako Mama i Stetoskop. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mamę i Stetoskop śledzi na Instagramie 166 tysięcy osób, na TikToku. Profil nazywa się Lekarka Kasia. E, jesteś jedną z najpopularniejszych influencerek medycznych. E, przyjmujesz pacjentów, przygotowujesz treści do mediów społecznościowych, piszesz co tydzień newsletter, prowadzisz też firmę produkującą biżuterię, jesteś mamą dwóch chłopców i jesteś aktualnie w ciąży. Aha, i jeszcze dodatkowo właśnie ukazała się Twoja książka pod tytułem Następny. Następny z wykrzyknikiem, e, tak jak to słowo słychać w przychodniach. O tym tytule i o książce jeszcze porozmawiamy. Ja uwielbiam czytać książki pisane przez lekarzy i to już byłby doskonały powód do naszego spotkania, ale ten powód jest inny. Zrobiłaś ostatnio coś, co mnie bardzo poruszyło. W Światowy dzień walki z depresją opublikowałaś film ze swoimi zdjęciami z ostatnich lat i podpisami, z których dowiadujemy się, w jakiej kondycji psychicznej wtedy byłaś. To jest zaskakujący efekt, bo większość zdjęć pokazuje osobę uśmiechniętą, aktywną, czasem w wersji wyjściowej, gotowej, gotową na imprezę. Na pierwszym zdjęciu jesteś w stroju lekarskim, w wersji pandemicznej, z maseczką na twarzy i przyłbicą. A podpis brzmi tak: Ona jeszcze nie wie, że od wielu miesięcy choruje na depresję. Jak pamiętasz tamten moment? Pandemia dla nikogo nie była łatwa i yy, tak naprawdę. Tutaj, zarówno poszkodowani byli pacjenci, jak i lekarze, i dla mnie to też był bardzo taki trudny moment. Tak, jak słuchałam cię, bardzo pięknie mi przedstawiłaś, bardzo mi miło, dziękuję za to. Faktycznie robię sporo rzeczy, natomiast też nie chcę, żeby tutaj ludzie przysłuchujący się mieli jakieś kompleksy na tym tle, bo mnóstwo rzeczy robię kiepsko. <grym> Często to jest coś za coś, raz pracuję więcej w przychodni, innym razem skupiam się bardziej na edukacji w internecie, także tutaj zawsze trzeba wybierać i mieć jakieś swoje priorytety w każdym momencie życia. Oprócz tego, że przyjmuję w przychodni, zawsze to zdrowie psychiczne było mi bliskie. Myślałam, że tylko dlatego, że często zgłaszają się do mnie pacjenci z różnymi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, no a okazało się, że sama w pewnym momencie zaczęłam mieć taki problem trochę wynikający z bardzo wysokich wymagań i oczekiwań trochę z mojego takiego indywidualnej osobowości trochę z nadmiaru też pracy w tamtym momencie szczególnie. Natomiast Myślę, że bardzo ważne jest to, i żeby pokazywać w internecie i na co dzień, i tak uświadamiać ludzi, że ta depresja może przebiegać bardzo różnie. I oczywiście są pacjenci, którzy chorują bardzo typowo i łatwo zauważyć jest taką osobę, nawet w tłumie. Osoby, które nie mają siły wyjść z łóżka, natomiast są też, Pacjenci chorujący zupełnie inaczej, którzy jeszcze mają siłę i, i taką mobilizację, żeby się, żeby się podnieść rano z łóżka i żeby funkcjonować. Natomiast ta codzienność jest już w pewnym stopniu upośledzona przez dolegliwości. Mówi się o takiej wysoko funkcjonującej depresji. Tak? Czyli to jest ten moment, kiedy masz siłę iść do pracy, uśmiechasz się do zdjęć, ale napisałaś, ona jeszcze nie wie, że od wielu miesięcy choruje na depresję. Specjaliści od depresji powtarzają, że wiele osób późno zgłasza się po pomoc, ale czy lekarka też może nie zauważyć, że sama choruje? To jest trudne pytanie i takie nie do końca tutaj z jednoznaczną odpowiedzią. Często nie dopuszczamy do siebie pewnych myśli, mimo że jakieś przypuszczenia z tyłu głowy są, są od dawna. I tak wyglądało to u mnie. Trudno powiedzieć, jak długo chorowałam, i tutaj nie jestem, nie jestem w stanie. Natomiast w pewnym momencie, gdy sama przyjmowałam pacjentów z bardzo podobnymi dolegliwościami, jak ja mam, gdy wprowadzałam im leczenie po miesiącu czy dwóch, Widziałam efekty tego leczenia i tego, że oni się czują lepiej. To dotarło do mnie, no przecież ja mam to samo. Pewnie ta pandemia też sprawiła, że nie od razu przypisałaś swoje objawy depresji. Myślałaś, że to może przepracowanie, może te szczególne okoliczności są też winne? Myślę, że to mogło tak dołożyć taką swoją cegiełkę do tego, bo wtedy faktycznie było. Praca była bardzo stresująca. Trochę to był taki początkowy etap pandemii, jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to będzie dokładnie wyglądać, jak długo będzie trwać, I, i to obciążenie psychiczne było większe niż zazwyczaj. Na kolejnym zdjęciu z instagramowego filmu widać, że morsujesz w stroju kąpielowym, ale w czapce i rękawiczkach, z energią biegniesz przez wodę. Podpis. Ona jeszcze nie wie, że za chwilę będzie pogorszenie. Co to jest za chwila? Tak, to morsowanie było wtedy takim twoim stałym nawykiem, czy próbą już znalezienia czegoś nowego, co poprawi samopoczucie? Jeszcze czymś zupełnie innym. Wtedy przez kilka tygodni przygotowywałam zbiórkę na woźb. W którą włożyłam po prostu całe siły, całe serce i wszystko, co, co byłam w stanie. Także tak, to była jeszcze taka praca po pracy. Ostatecznie podczas tej zbiórki udało mi się uzbierać prawie 200 tysięcy złotych na WOŚP, a morsowanie było takim um, uwieńczeniem i finałem, który zadeklarowałam się, że zrobię jak nazbieramy 100 tysięcy, no okazało się, że ten próg znacznie um, został przekroczony. Przez wiele tygodni przygotowywałam tą akcję, była pełna mobilizacja, oprócz tego mnóstwo pracy w przychodni, dużo zadań w domu, przy dzieciach, Natomiast po tej akcji odczułam taki totalny spadek sił i już nie było na co czekać. Z podjęciem jakichś kroków, tak terapii. Tak, ale też ja odkładałam jakieś podjęcie kroków, no bo jeszcze jest ten ważny temat do zrobienia. Jeszcze ta, ta zbiórka, jeszcze woś, jeszcze chwilę wytrzymam. I to pogorszenie to był taki spadek energetyczny po tej wielkiej mobilizacji. Na kolejnym zdjęciu masz rozjaśnione włosy jest. Taki podpis. Ona jeszcze nie wie, że próby zmiany fryzury nie pomogą zmienić tego, jak się czuje. To zdjęcie dodałam tak troszeczkę specjalnie, bo myślę, że jest to coś, co robi wiele kobiet. W momencie trudnym, czy to przy trudnościach z natury zdrowia psychicznego, czy przy innych, tak szukamy jakichś innych sposobów, żeby poczuć się lepiej. Kobiety zmieniają fryzury, robią różne fajne rzeczy dla siebie, które też są ważne i cenne, ale to nie są takim klub problemu. I ja w pewnym momencie też wpadłam w tą ślepą uliczkę i zaczęłam kombinować, co by tu jeszcze zrobić dla siebie fajnego, i m, pamiętam, że jak dodałam ten filmik, to ktoś napisał, jak ktoś ma depresję, to właśnie nie ma siły wstać z łóżka, a nie chodzi do fryzjera. No nie jest to prawda, bo są osoby chorujące zarówno w ten jeden, jak i w ten drugi sposób. I wspominałaś wcześniej o czymś takim jak depresja wysoko funkcjonująca, czyli taka, która przebiega. Bez znacznego upośledzenia funkcjonowania pacjenta. Chodzimy do pracy, zajmujemy się dziećmi, wozimy do szkoły, robimy zakupy, ale jednocześnie czujemy bardzo głęboki smutek, płaczliwość, nie śpimy w nocy. Czasami mamy jakieś lęki, jakieś natarczywe myśli, które nie dają spokoju. I tutaj to codzienne funkcjonowanie no wcale nie wyklucza dolegliwości, z którymi czy ja, czy wszyscy pacjenci mogą się w pewnym momencie zmagać? To bywa też takie zwodnicze, prawda? Dla tych mniej wrażliwych osób w naszym otoczeniu, które mogą mówić: No, co ty opowiadasz? Weź się w garść. Przecież to kwestia może pogody, może ci brakuje jakiejś witaminy. Jeśli to trwa chwilkę, no to może faktycznie to jest kwestia pogody, ale jak. To jest już dłuższy czas. To trwa tygodniami, czasami u niektórych pacjentów miesiącami czy latami, zanim zgłoszył się po pomoc. No to już nie jest to kwestia jakichś tutaj uwarunkowań atmosferycznych czy przepracowania. Na następnym zdjęciu siedzisz przy biurku z kubkiem kawy i wyglądasz na osobę, która naprawdę lubi swoją pracę. Podpis jest taki. Ona jeszcze nie wie, że tego dnia w Światowy Dzień Walki z Depresją zrozumie, że sama ma problem. To był ten właśnie dzień, kiedy przyjmując pacjentów uświadomiłaś sobie, że ciebie też to dotyczy? Myślę, że pewnie przyjmowałam tego dnia pacjentów, ale zapamiętałam z tego dnia coś innego. Ja już wtedy edukowałam w internecie i. Jako że był światowy dzień depresji, a ja sporo takich pacjentów spotykam na swojej drodze, to uznałam, że o tym też wypadałoby i warto edukować w internecie. I na bazie wytycznych lekarskich odnośnie rozpoznawania depresji przygotowałam taką treść dla Osób obserwujących mnie dla pacjentów, w jakich sytuacjach podejrzewać depresję. Tak naprawdę była to treść przygotowana na bazie takiego kwestionariusza dla lekarzy, który, który pomaga stawiać właściwe rozpoznanie w przypadku tej choroby. I pisząc takie punkty dla pacjentów, zorientowałam się, że spełniam wszystkie podane kryteria. Co było dalej? Wchodzimy na coraz głębsze wody, na coraz trudniejsze tematy. Dalej, ja jestem osobą bardzo wierzącą w medycynę i wielokrotnie widziałam tę poprawę po lekach u pacjentów, i to było coś, co sprawiło, że bardzo szybko. Sięgnęłam po taką pomoc farmakologiczną. Ja się tych leków nie bałam, ja je dobrze znałam, wiedziałam jak działają i widziałam jak działają. Nie tylko wiedziałam, ale właśnie też tak w praktyce u, u mnóstwa, mnóstwa moich pacjentów. I nie powinnam tego robić, bo lekarze teoretycznie mogą leczyć się sami, mogą sobie sami wy, wystawiać recepty, natomiast no dużo lepiej zasięgnąć. Takiej obiektywnej opinii kogoś innego, natomiast ja w tym momencie nie byłam na to gotowa i trochę może właśnie z takiego wstydu, że to jest jakaś oznaka słabości. Ja sobie tą receptę na pierwsze leki sama wypisałam i było to, myślę, lepsze niż nie robienie niczego, natomiast jeszcze właściwszym postępowaniem byłoby zgłoszenie się do innego specjalisty. Kolejne zdjęcie z imprezy na tle ściany z kwiatów. Podpisałaś, ona jeszcze nie wie, po jakim czasie leki zadziałają i kiedy poczuje się lepiej. Jak ta terapia na ciebie zadziałała? To jest charakterystyczne u, w przypadku większości leków przeciwdepresyjnych, że one potrzebują trochę czasu, żeby się rozkręcić, żeby doszło do takiego wysycenia organizmu lekiem. Zwykle jeśli mamy dobrze dobrane leczenie, to po około dwóch do czterech tygodni pacjent zaczyna czuć się lepiej. Natomiast często ten początek wcale nie jest lepszy, a jest wręcz gorszy, bo mogą się pojawiać różne działania niepożądane. Pamiętam, że u mnie były to nudności i brak apetytu. W tych pierwszych dwóch tygodniach. Jest to dosyć charakterystyczne, akurat dla tego leku, który ja przyjmowałam, bo oddziaływuje na receptory w przewodzie pokarmowym w, w taki sposób. Natomiast miałam dużo szczęścia, że ten pierwszy lek u mnie okazał się już trafny. I faktycznie po tych y, dwóch tygodniach troszeczkę delikatnego przemęczenia się, chociaż to nie były bardzo uciążliwe objawy, niepożądane w porównaniu do tego, jakie miałam dolegliwości natury psychicznej wcześniej, ale dosyć szybko poczułam poprawę. I, i myślę, że to jest taki schemat leczenia i taki efekt, który, którego ja bym życzyła wszystkim pacjentom. Na kolejnych klatkach widać film z rodzinnego spaceru w lesie tuliż psa. I podpis. Ona jeszcze nie wie, że zapamięta ten moment jako pierwszy dobry dzień. Pierwszy dobry dzień, bo co poczułaś? Poczułam się lepiej, poczułam ten pierwszy efekt leków. I em, to jest właśnie ciekawe przy, przy leczeniu depresji, że bardzo często my nie mamy takiej nagłej zmiany. To nie jest tak, że jednego dnia płaczesz, nad, następnego dnia wstajesz i, i jesteś super uśmiechnięty. To się dzieje bardzo bardzo powoli, to łatwo y, przegapić, i dopiero na przykład, właśnie w taki wolny dzień, nagle siadasz sobie w, na kanapie albo podczas jakiegoś spaceru w lesie i myślisz: Kurczę, ten ostatni tydzień to ja już dobrze śpię. Nie budzę się w nocy, nie płaczę pod prysznicem. Jakoś tak jest mi lżej. I to są zmiany takie dosyć trudne do uchwycenia. Szczególnie przez osoby takie z naszego otoczenia. Natomiast pacjent, jak ma taki głębszy trochę wgląd w siebie, ma na to chwilę, to jest w stanie je zaobserwować. I to był właśnie taki, taki wolny dzień, wolna niedziela, gdy ja pamiętam, że zauważyłam to u siebie, że czuję się po prostu spokojnie. Kolejne zdjęcie to jest jakiś wakacyjny moment z mężem i podpis. Ona jeszcze nie wie, że za trzy miesiące wreszcie odważy się rozpocząć psychoterapię. Dlaczego tutaj mówisz o odwadze? Dlaczego ta decyzja była trudna? Chodziło o brak wiary, że to coś da? Czy to raczej chodziło o jakieś przekonanie, że leki wystarczą same, tej psychoterapii nie potrzebujesz? Każdy ma jakieś swoje słabe strony. Ja, jako lekarz, od początku miałam dużą wiarę i dużą taką pewność odnośnie leków, bo to jest po prostu taki rodzaj terapii, jak, jaki bardzo dobrze znam i którego się nie bałam. Niektórzy pacjenci mają odwrotnie i wolą się na przykład najpierw zgłosić do psychologa, a większą blokadę mają przed braniem leków, jeśli się okaże, że one są potrzebne. Ja najpierw sięgnęłam po to, co było dla mnie dobrze znane i pewne. Natomiast od początku wiedziałam i o zesz zawsze powtarzam to wszystkim moim bliskim, jeśli mają jakieś takie trudności, czy wszystkim pacjentom, że leki działają jak są brane, a psychoterapia działa na stałe. I to jest coś, co naprawdę warto podjąć, żeby wprowadzić takie zdrowe mechanizmy radzenia sobie ze stresem, wprowadzić jakieś zmiany w swoją codzienność, w sch swoje schematy myślenia, bo ja. Przyjmując leki, czułam się już naprawdę dobrze, ale na przykład bałam się, co będzie, jak już je odstawię. I miałam taką wiarę w to, i, i to się sprawdziło, że psychoterapia będzie czymś, co pomoże mi zredukować dawki leków, następnie odstawić je całkowicie, a nie wrócić do tego stanu wyjściowego, tylko dalej czuć się po prostu dobrze i, i fajnie ze swoim życiem. Następne zdjęcie to jest już selfie z nową fryzurą, krótsze, brązowe włosy i podpis. Ona jeszcze nie wie, że zmieniła kolor włosów, głównie dlatego, że blond kojarzył jej się ze smutkiem. Troszkę tak było, i to tak naprawdę w sumie wyszło gdzieś, gdzieś później przy okazji mojego, jakiegoś mojego spotkania na, na psychoterapii. To jest też ciekawe, że właśnie podejmując taki rodzaj leczenia pod kontrolą psychologa czy psychoterapeuty, troszeczkę zyskujemy taki głębszy wgląd w siebie. Lepiej rozumiemy swoje reakcje, swoje właśnie schematy zachowań, jakieś schematy myślenia, w które czasami zupełnie nieświadomie wpadamy. I ja zauważyłam, że te moje zmiany fryzury były związane właśnie z zaburzeniami depresyjnymi. I powiem szczerze, że teraz to rozumiem, natomiast w dalszym ciągu nie odważyłam się wrócić do blondu. Następne zdjęcie to kobieta w dresie, wolny dzień nad wodą i podpis. Ona jeszcze nie wie, że za dwa lata odważy się powiedzieć publicznie, że chorowała na depresję. Co daje takie wyznanie i czy ma ewentualnie jakieś koszty? Jeszcze nie wiem, jakie są koszty, bo dopiero niedawno się przyznałam. Natomiast na pewno dla mnie, ja potrzebowałam czasu, żeby się z tym swoim leczeniem oswoić. I, i tak naprawdę dopiero teraz, a już jestem długo po chorobie, po zakończeniu leczenia, po zakończeniu psychoterapii, jestem w stanie tak swobodnie o tym mówić. Myślę, że wtedy jeszcze nie byłabym w stanie, i gdybyś wtedy mnie zaczepiła, to nie uwierzyłabym ci, że będziemy tak kiedyś o tym e, rozmawiać. Na ostatnim zdjęciu trzymasz swoją książkę, a podpis mówi: Ona jeszcze nie wie, że napisaniem o depresji w książce pomoże wielu chorym. Ja wierzę, że tak będzie. To jest proroczy podpis, bo ta książka. Może być uzupełnieniem naszej rozmowy. Przypomnę tytuł następny z wykrzyknikiem, bo ma się kojarzyć z poczekalnią w przychodni, choć chyba coraz rzadziej na szczęście, tam to słowo słychać. Ostatnio byłam z mamą na kilku wizytach w poradniach szpitalnych i to raczej lekarka, czy lekarz, czy sekretarz medyczny otwierał drzwi i mówił: Pani Barbara, zapraszam, pan Marek, czyli pacjentów yy, wołano z listy, konkretnych pacjentów. Ten tytuł, więc rozumiałam tak. Że on łączy się tu bardziej z tą perspektywą lekarki, którą widzimy na okładce, która przyjmuje kolejnych pacjentów i pewnie ma często wrażenie, że pracuje jak przy fabrycznej taśmie. Następny i następny, następny i następny, i że to się nie kończy. Przewróciłam pierwsze strony tej książki, jak ją dostałam od ciebie, i zobaczyłam tam od razu taki fragment. Żeby być w Polsce lekarzem, trzeba być albo męczennikiem, albo chujem. System jest zniszczony i niszczy wkraczających do niego ludzi. Przyjmowanie pacjentów w 3 minuty. Praca po 10-12 godzin. Brak przerwy na jedzenie czy siku. Człowiek automat. Słuchanie, recepta, zwolnienie następny. Pracując w taki sposób, nie da się nie zmienić. Ta książka pokazuje, jak wymagające jest bycie lekarzem no właściwie rujnujące zdrowie. Czy Ty budując markę osobistą w mediach społecznościowych poniekąd wypisałaś się z tradycyjnie rozumianej medycyny? Dużo pytań padło. Postaram się tak po kolei tutaj do tego odnieść. Tytuł miał być trochę przewrotny, bo on dotyczy zarówno pacjentów, chociaż tak jak wspomniałaś, coraz rzadsza jest ta praktyka wołania następnej i to bardzo dobrze, ale to też dotyczy lekarzy, bo niestety praca w polskim systemie opieki medycznej, szczególnie publicznym jest bardzo wypalająca. I to następny też, też dotyczy tego, tego lekarza, który. No niestety, bardzo szybko nie będzie w stanie albo empatycznie przyjmować pacjentów, albo w ogóle przyjmować prac pacjentów, bo jest bardzo wysoki procent zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń związanych ze zdrowiem psychicznym wśród lekarzy i wśród innych pracowników personelu medycznego. I ta wypalająca praca powoduje, że zaraz potrzebny jest następny lekarz, bo ten już nie jest w stanie pracować przytoczyłaś e, bardzo taki nieładny fragment z mojej książki. Ja rzadko przeklinam. Ale też go wybrałaś na otwarcie, żeby pokazać o czym to jest. E, wybrałam go na otwarcie świadomie, żeby troszeczkę wstrząsnąć tym czytelnikiem na początku, bo też taki był cel mojej książki, żeby zacząć o tym mówić głośno, żeby ona coś chociaż troszeczkę zmieniła w tym skostniałym systemie. A jak zaczniemy ładnie i grzecznie to nikt nas nie będzie słuchał czy ty uciekłaś z takiego uprawiania medycyny o którym myślałaś że będzie twoim własnym jak szłaś na studia medyczne zmieniłam em, sposób pracy prowadzę teraz przychodnie i dalej przyjmuję pacjentów natomiast em, zrezygnowałam z takiej pracy w, w POZ-ie na NFZ co bardzo lubiłam swego czasu ale była ona dla mnie zbyt wypalająca i zbyt niszcząca i, i, i te warunki, które były proponowane odnośnie czasu dla pacjenta, braku przerw, były nie do zaakceptowania, bo one naprawdę były niszczące dla pracowników medycznych. No, i tu są takie dwie sprzeczne postawy w, w tym świecie tradycyjnej medycyny. Z jednej strony lekarze się otwierają na to, żeby mówić częściej o tym wypaleniu zawodowym, o tym, że ten zawód bardzo sprzyja depresji, a z drugiej strony wciąż są takie osoby, które uważają, że wszystko jest ok, to widocznie ktoś się do tego zawodu nie nadaje. Bardzo możliwe. No, myślę, że. Mogę się nie nadawać do jakiegoś rodzaju pracy, natomiast no nie do całego zawodu. Takie jest szczęście w medycynie, że może lekarz kojarzy nam się dosyć standardowo z tym starszym panem za biurkiem w gabinecie, natomiast aktualnie jest już dużo więcej możliwości pracy jako lekarz, nadal jako lekarz, natomiast no nie tak typowo. Cieszę się, że przytoczyłaś ten fragment, ale tam jeszcze dalej jest jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć, że jest też trzeci rodzaj lekarzy, lekarzy, którzy próbują z tym systemem walczyć, próbują go zmienić. I jeśli zapytałabyś mnie, w którą grupę się wpisuje, to powiem szczerze, że nie wiem. Próbuję dalej też być w tej grupie, która zmienia, natomiast czasem brakuje mi na to sił, bo jest to bardzo trudna walka. Nawet widać w serialach medycznych, które lubimy oglądać, że jednak bohaterowie tych seriali płacą ogromne koszty za pracę w, w szpitalu. Właśnie, też tak wspomniałaś teraz o serialach. O tym się pięknie y, ogląda filmy, o tym są super seriale, o tym są cudowne książki o, o doktorach Judymach y, i poświęcających się medykach. Super, ale naprawdę ciężko się tak żyje. To teraz troszkę o pacjentach porozmawiamy. Jaki Twój film czy post był najbardziej popularny w mediach społecznościowych? A może to jest jakaś cała grupa tematów, które zawsze się cieszą ogromną popularnością? Bardzo długo działam już w internecie jako mama i stetoskop, bo to już prawie 7 czy 8 lat. Zaczęłam jeszcze na studiach i tych tematów, które zażarły, było, było kilka. Ludziom, wbrew pozorom, nadal bardzo brakuje takiej troszeczkę elementarnej wiedzy medycznej. Mamy duże braki po szkołach, gdzie ta edukacja zdrowotna jest na trochę za niskim poziomie, moim zdaniem. I ważne i, i takie ciekawe dla ludzi tematy są wszystkie dotyczące zdrowia takiego codziennego i tej profilaktyki medycznej dotyczące szczepień, na przykład. Które od niedawna budzą jakieś kontrowersje zupełnie niepotrzebnie. Czy niestety, ale też różne tematy prywatne są w internecie popularne i fajnie jest tą prywatę wykorzystać w celu krzewienia jakiejś wiedzy. Czyli na przykład przy okazji tego, że jestem w ciąży, powiedzieć o zaburzeniach psychicznych w ciąży. Czy o tym, jak przygotować e, starsze dzieci na nadejście rodzeństwa. I ja w ten sposób staram się działać w internecie i, i to się sprawdza, i, i to zawsze ciekawi. A nie jestem w stanie takiego jednego tematu powiedzieć, no, ze względu na to, że codziennie poruszam inne. Ostatnio opublikowałaś swoje piękne ciążowe zdjęcie z podpisem. Chcesz rodzić siłami natury, to dziecko układa się miednicowo. Czy studia medyczne przydają się jakoś, gdy się zajmuje łóżko na porodówce, czy raczej ta wiedza tylko straszy i przeszkadza? Moim zdaniem pomaga. Wiemy, czego się spodziewać, nie idziemy na poród jak taki tacy nieświadomi, tylko z jakąś wizją z filmów. Tylko przy tych porodach, mimo że nie jestem ginekologiem, to byłam kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy w trakcie studiów i, i stażu medycznego. Także troszeczkę. No i sama będziesz mamą po raz trzeci, to też już daje pewne doświadczenia. Tak, tak. Ale nawet jak rodziłam pierwszy raz, to już to nie był mój pierwszy poród, bo ja już przy tych porodach jako obserwator, jako taka studentka uczestniczyłam wcześniej. I myślę, że dla mnie to było pomocne. Natomiast no, każdy, każdy troszeczkę inaczej to przyjmuje. Myślę, że wiele lekarek sobie ceni tą wiedzę teoretyczną, którą ma przed zastaniem mamą. Zdrowa rozmowa kończy się stałą pozycją. Prawda czy mit? Jakie błędne przekonanie powtarza się często wśród pacjentów czy odbiorców twoich treści? Czy coś musisz często dojaśniać, prostować albo przychodzą z jakimś mitem? Prawdą ludową. Tak, jak teraz jestem w ciąży, to myślę, że tutaj warto poruszyć takie, takie rzeczy, które aktualnie mnie do mnie często spływają. I na przykład takim dużym przekonaniem było to, że w ciąży należy odpoczywać. I bardzo często dostaję wiadomości, że źle robię, że w ciąży pracuję. Takie wręcz. Mające sprawić, że będę miała wyrzuty sumienia. Ja już całe szczęście działam w internecie tak długo, że już to, to żadnych takich reakcji u mnie nie wywołuje, ale myślę, że u wielu mamy mogłoby. I warto podkreślić to, że ciąża, jeśli jest fizjologiczna, to można w niej ćwiczyć, Można uprawiać różne sporty, można chodzić do pracy, można prowadzić samochód, i naprawdę mnóstwo rzeczy można, mało jest takich, których w ciąży nie można. I w ostatnich tych kilku miesiącach to jest coś, co, z czym mierzę się najczęściej, taki najczęściej powtarzany mit. Nawet można powiedzieć, że należałoby się wciąż w tej ciąży ruszać, prawda? Takie są nowe zalecenia, że zdrowe dziecko właśnie to. Oczywiście. To zazwyczaj mm -hmm. ułatwia poród. I jeszcze tak nawiążę do tego zdjęcia, o którym powiedziałaś, troszeczkę to dodałam, żeby pokazać, bo mamy często różne błędne takie wyobrażenia na temat osób, które publikują coś w internecie, że oni mają takie idealne życie. No, no nie mają, no zawsze każdy ma jakieś, jakieś swoje. Rzeczy, które dzieją mu się pod górkę, jak chce mieć proste włosy, to ma kręcone, chce rodzić siłami natury, to dziecko układa się trochę w drugą stronę i nie wiadomo, czy to się uda. I, I po prostu takie jest życie, że z tymi bolączkami każdy z nas się zmaga, niezależnie od tego, jak piękne zdjęcia w internecie publikuje. Lekarz, też pacjent. Niestety. To już wszystko w tym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Bardzo dziękuję Katarzynie Woźniak za opowiedzenie o swojej medycznej historii. Życzę zdrowia i mówimy do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia.